Bracia i siostry, dobrze jest was widzieć. I drodzy, chcę mówić na temat, który rzadko jest poruszany w trakcie nabożeństwa, a najczęściej mówiony jest, kiedy mamy nabożeństwo pożegnalne. Kogoś żegnamy, bo ktoś umarł, odszedł. I drodzy, dlaczego chcę mówić na ten temat? Otóż przez 50 lat nie tylko czytałem Boże Słowo na temat śmierci, ale również słuchałem wielu, wielu braci, którzy usługiwali na nabożeństwach pożegnalnych i stwierdzali, że po śmierci duch człowieka, duch dusza idą do Pana. Ale w ostatnich latach tu i tam słyszę, co dzieje się w naszym kościele, że niektórzy mówią, że duch zasypia. Mówiąc w kościele, nie mam na myśli zboru w Bielsku-Białej czy zboru gdzieś w pobliżu, ale w ogóle w kościele. Natomiast po 57 latach wiary zawsze zwiastowałem i mówiłem, że będzie pochwycenie. Wierzymy w pochwycenie? Natomiast powiem szczerze, że w tym roku chyba po raz pierwszy usłyszałem w naszym kościele, kościele zielonosionkowym, że pochwycenia nie będzie. Że to jest domniemanie, takie pobożne życzenie i że nie będzie niewidzialnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Wiecie, ja nieraz potrafię się poirytować. I tym razem też się poirytowałem. Przez wiele, wiele lat, ponad 40 lat głosiłem, że pochwycenie będzie. I teraz nagle słyszę, że pochwycenia nie będzie. Że dusza zasypia, duch dusza. To tak sobie myślę, to znaczy ja fałszywie zwiastowałem. Teraz będę musiał objeżdżać zbory i tam, gdzie mówiłem o pochwyceniu i o tym, że duch człowieka wierzącego udaje się do Pana, teraz będę musiał prostować to wszystko. Drodzy bracia i siostry, oczywiste, to mnie trochę niepokoi. I dlatego też dziś chciałbym zająć się tematem, co po śmierci. Możemy odnieść takie wrażenie, jak gdybym usługiwał gdzieś w kaplicy cmentarnej na nabożeństwie pożegnalnym. Ale zadaję sobie pytanie jeszcze raz, co po śmierci. I swoje rozważanie chciałbym rozpocząć od bardzo ciekawej księgi, księgi kaznodzieje Salomona. W trzecim rozdziale Salomon zapisał, bo tak to mówimy, i przeczytam te słowa od wersetu 18 do 21. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innymi niż zwierzęta. Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Drodzy, kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten fragment Bożego Słowa, gdzieś tam kilka miesięcy po nawróceniu, to tak się zastanawiałem, czy
ta księga powinna znaleźć się w kanonie Starego Testamentu. Tutaj ci, którzy zwiastowali im Ewangelię zbawienia, mówili o wieczności, o życiu z Bogiem, a tu czytam i czego się dowiaduję, że człowiek nie ma przewagi nad zwierzęciem. Jak to zrozumieć? Chcę powiedzieć jedno. Wobec Bożego Słowa wszyscy musimy być pokorni i bardzo, bardzo cierpliwie. Bo jeśli dzisiaj nie rozumiesz tego słowa, które czytasz, bądź pokorny i proś Ducha Świętego, aby to słowo wyjaśnił. Jeśli nie dzisiaj, to po jakimś czasie w wyniku czytania innych fragmentów Bożego Słowa to słowo może ci być wyjaśnione. A poza tym nie wszystko wiemy. Na pewno wszystko wiemy, co służy kwestii zbawienia, ale na wszystkie pytania nie odpowiem. Wiele pytań pozostaje dla mnie bez odpowiedzi. Zostają jak gdyby w tajemnicy. Na niektóre tematy tylko od czasu do czasu, jak gdyby Bóg rzuca pewne światło. Musimy angażować się w czytanie Bożego Słowa. Czy zrozumiałem ten fragment Bożego Słowa, który przeczytałem? Bo to Salomon tak zapisał. Ale chcę powiedzieć jedno, co jest istotne i ważne, że od początku tej księgi, jak ją będziemy czytać, Salomon sygnalizuje, że rozważa to, sygnalizuje, wysuwa wnioski, pytania wyłącznie dotyczących spraw rozgrywających się pod słońcem albo nieraz mówi pod niebem. Jeżeli my patrzymy tylko na to, co rozgrywa się pod słońcem, tak, czy pod niebem, to prosta sprawa. Jeśli patrzę na zwierzę, które umiera, tak, gdzieś tam się chwieje, ostatnie wydechy, oddech pada i co widzimy? No widzimy tylko ciało, nic więcej. A gdy patrzymy na człowieka, nawet wierzącego, no nigdy nie widziałem, jak wierzący umiera, to znaczy żyje, ten moment, moment śmierci. Co widzimy? No widzimy, że żyje, jeszcze jakoś się porusza, coś tam daje jakieś sygnały życia i nagle przestaje żyć. Co widzimy? Ciało. A więc Salomon wysuwa tutaj wnioski, zapytania, ale co dzieje się z człowiekiem w tym wymiarze, wymiarze widzialnym, doczesnym. Myślę, że w zrozumieniu tego fragmentu Bożego Słowa bardzo pomógł mi święty apostoł Paweł, który zapisał słowa w liście do Koryntian. Pozwolę sobie przeczytać, bo to jest bardzo ważne. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdział i werset 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. A więc tutaj mamy znowu zaznaczone przez apostoła Pawła jak gdyby dwie strony. To musimy zrozumieć. Pierwsza strona to, co widzialne, doczesne, a to, co niewidzialne, wieczne. A więc on rozsądza śmierć również człowieka, mówiąc, że w zasadzie nie ma żadnej przewagi, ale tylko w tym kontekście widzialne i doczesne. On rozważa i należy, uważam, w ten sposób ten fragment Bożego Słowa zrozumieć. Kładzie nacisk na fizyczną, materialną część człowieka, czyli na ciało. Nie odnosi się do ducha ludzkiego. Boże Słowo mówi nam, że ciało bez ducha jest martwe. Ciało bez ducha
jest martwy. Ale w ostatnich zdaniach z tej swojej księgi, w swoim rozważaniu, Salomon jak gdyby sięga do tej drugiej części, to co niewidzialne i wieczne, i powiada w ten sposób, że ciało w proch się obraca, a duch idzie do tego, który go dał, czyli do Boga. A duch idzie do tego, który go dał. Tak mówi w 12 rozdziale, w 7 wersecie. Jak gdyby całą księgę zamyka w ten sposób kwestię tego tematu śmierci człowieka. Ciało jest składane do grobu, w proch się obróci, natomiast duch wędruje do dawcy, do tego, który go dał, bo duch człowieka nigdy nie umiera. Duch człowieka żyje wiecznie. Oczywiste pytanie, gdzie żyć będzie. Drodzy, drugim fragmentem Bożego Słowa to jest Ewangelii świętego Łukasza, znane nam słowo wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 16 rozdział, i znana nam jest historia, uważam, że to jest prawdziwa historia bogacza, bogatego człowieka i bardzo biednego żebraka Łazarza. Ta historia jest nam dobrze znana. I oto macie przed sobą człowieka, który uważa, że jest to historia prawdziwa, wypowiedziana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus miał wgląd, miał i ma wgląd w ten świat niewidzialny. I mówi tutaj prawdę. Jak często przez wiele, wiele lat słyszałem, że jest to tylko albo przypowieść, albo podobieństwo. Tak słyszałem. Ale też zauważałem, że jeśli ktoś mówił, to jest tylko podobieństwo czy przypowieść, to wiedziałem tą reakcję, tą stanowczość, że możemy to słowo tak sobie trochę zlekceważyć, tę historię. No, Jezus bardzo często mówił o podobieństwach. Mówił o podobieństwach, ale każde podobieństwo, za każdym podobieństwem, w każdym podobieństwie kryje się istotna Boża prawda, którą należy właściwie rozumieć. A jeśli ktoś nie rozumie właściwie, to lepiej, gdyby się nie wypowiadał. Czytaj, proś Pana, stań przed Jego obliczem, aby Duch Święty ci to wyjaśnił bezpośrednio do twego serca. Uczniowie też wielokrotnie pytali Jezusa, powiedziałeś im takie i takie podobieństwo, co to znaczy? A więc zapytajmy Jezusa, zapytajmy Ducha Świętego, co to znaczy, co określa, jakie znaczenie ma to podobieństwo. W mojej Biblii, ja posługuję się Biblią, brytyjskie tłumaczenie towarzystwa, i tutaj nigdzie nie jest zaznaczone w mojej Biblii, że to jest podobieństwo. Nie jest zaznaczone. W innych przypadkach jest powiedziane i powiedział im podobieństwo. I powiedział im podobieństwo. Natomiast tutaj nie ma zaznaczone, że to jest podobieństwo. Jest tak u góry w temacie, jak gdyby zaznaczone takimi małymi literkami, ale to przecież nie jest słowo. To jest dodane przez autorów, którzy tłumaczyli. Którzy tłumaczyli Biblię. Dlatego w moim pojęciu i w moim zrozumieniu jest to prawdziwa historia opowiedziana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nigdy ją nie mogę lekceważyć. Bo w końcu, jeśli podobieństwa nie mają znaczenia, to gdybyśmy te wszystkie podobieństwa, które Jezus wypowiedział, usunęli z Ewangelii, to niewiele by zostało. To jest Słowo Boże i należy do tego podchodzić z całą powagą, w pokorze i w uniżeniu. Drodzy,
wydarzenie opisane w tym miejscu, to znaczy opowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, miało miejsce przed śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to tylko podobieństwo, lecz prawdziwe wydarzenie. Mówiąc podobieństwa, Jezus w zasadzie nigdy nie używał imion. Sprawdźcie w Biblii podobieństwa wypowiedziane Jezusa Chrystusa, w których Jezus wymieniałby kogoś po imieniu. Jedynie w tej historii jest wymieniony Łazarz. Bogacz, ale i Łazarz. I drodzy, patrzę na tę historię prawdziwą i z tej strony. Bogaty człowiek i chory człowiek, Łazarz. Uważam, historia też pod wieloma względami jest pouczająca i nauczająca. Obaj byli Żydami. Bogaty Żyd i Żyd bardzo biedny. Wiemy, że większość błogosławieństw Bożych zapisanych w Księdze Mojżeszowej, błogosławieństw dotyczących pierwszego przymierza, dotyczyła spraw, owszem, duchowych, ale w większości materialnych. Będzie wam się dobrze powodziło. Będziesz na wozie, a nie pod wozem. I można by powiedzieć tak, patrząc na tego bogatego człowieka, ale Bóg mu... Ja lubię, jak podpowiadają. Błogosławię. Bo i w naszym kościele gdzieś w latach 80-90 niejednokrotnie słyszałem: o, popatrz, pastorze, jak mu Bóg błogosławił, bo kupił sobie malucha. Bracia, błogosławieństwa materialne nie zawsze świadczą o tym, że ta osoba jest błogosławiona w wymiarze duchowym. Tenże bogaty człowiek wjeżdżał i wyjeżdżał przez bramę na swoją posesję, tam gdzie mieszkał, i widział, ile razy wjeżdżał czy wyjeżdżał, tego Łazarza leżącego obok. Ja myślę, że w myślach tego bogatego człowieka było jedno: jak go usunąć? Jak go sprzątnąć spod tej bramy? Ale według mnie było jakieś prawo niepisane, że nie wolno było usunąć człowieka żebraka, chorego, gdy leżał u bramy. I mamy w Biblii pewne dowody. Bartymeusz leżał na tej drodze, która, na pięknej drodze, która prowadziła do pięknego miasta Jerycha, i nie można go było stamtąd usunąć. Można go było usunąć tylko w jeden sposób: uzdrawiając. Albo ten człowiek chromy. Wiecie, gdzie znalazł miejsce? Pod piękną bramą, najpiękniejszą bramą prowadzącą do świątyni. A każdy chciałby przejść przez piękną bramę. A on tam siedział i to tak jakoś kolidowało jedno z drugim. Tu przepiękna, pod każdym względem ozłocona też brama, a tu leży człowiek i żebrzy. Jak go usunąć? Usunąć go możesz tylko w imieniu Jezusa Chrystusa, uzdrawiając. Bogaty człowiek przyjeżdżał tam i z powrotem. Dlaczego leżał? No, powiemy, ten Łazarz, dlaczego leżał? No, bo był chory, tak? I wiecie, na co oczekiwał? Oczekiwał, że ktoś ze służby tego bogatego człowieka przyniesie okruszynę chleba, która spada ze stołu, gdy ten bogaty człowiek ucztuje codziennie. Tragedia. Z drugiej strony jest tam wspomniane, że psy przychodziły i lizały jego rany. Tragedia. Wiecie, te rany pękały. To były jakieś wrzody. I kiedy psy lizały tego wrzody, to robiła mu się pewna ulga. Mógłbym powiedzieć, psy w jakim stopniu były większą pomocą dla tego człowieka,
aniżeli ten bogaty człowiek. Ale wracam do sedna. Bogaty człowiek nie dlatego został zesłany do Hadesu, do miejsca cierpienia, dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że nie ufał i nie wierzył w Boga, bo rzeczą niemożliwą, jeśli ktoś jest wierny Bogu, aby nie pomógł człowiekowi, który żebrzy i prosi, który naprawdę potrzebuje pomocy. Natomiast uważam, udał się do raju, na łono Abrahama, dlatego, że wierzył, ufał Bogu. Wyciągnijmy z tego pewne wnioski i dla siebie, że może tak być, że ktoś jest chory, jest wierzącym, jest chorym, nawet jest biednym, ale ufa Bogu i stopniowo z roku na rok przybliża się do nieba, do raju. Drodzy, często powiadają, no a co to znaczy łono Abrahama? No, dla mnie to nie ma różnicy, jakbym się dostał na łono Abrahama, to wiem, że jestem w raju. Ale, drodzy, nieraz odpowiadam następującym pytaniem. Jeśli czytasz Boże Słowo, co znaczy, że Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale powiada, że Abraham jest ojcem tych, którzy uwierzyli. Którzy uwierzą w kogo? W jego potomka, w potomka Abrahama, a tym potomkiem jest Jezus Chrystus. W gruncie rzeczy przez małą literę powiadam, Abraham jest naszym ojcem. Pamiętamy, jeśli chodzi o Abrahama, że gdy no już w starszym wieku, mając 80 chyba tam 6 lat, pewnej nocy siedzi w namiocie taki zmartwiony, przygnębiony, dołuje się. Tak wszystko nie wart, tak jak mówi Salomon, rozpatrując to życie materialno-doczesne, w wielu przypadkach dochodzi do wniosku, to jest i tak marnością. Tak, tak dochodzi. My musimy sięgać dalej, to co jest po śmierci. Ale Bóg, widząc tego zasmuconego, zatrwożonego, zniechęconego, zdołowanego Abrahama, powiada: Abrahamie, zapłata twoja będzie obfita. Ale on tutaj źle zrozumiał. On myślał, że Bóg mu chce jeszcze coś dać z rzeczy materialnych, doczesnych. O, jak byśmy na to zareagowali? I się okazuje jedno. Bóg powiada w końcu: Abrahamie, no wyjdź z tego namiotu. Nie dołuj samego siebie, ale wyjdź z tego namiotu i popatrz na te gwiazdy. Popatrz do nieba, na niebo. Co tam widzisz? Mógł tylko powiedzieć: tysiące, tysięcy gwiazd. A co one robią? No tak migoczą. I co dalej robią? To już mój dodatek, czy kogoś innego. Mówi, no uśmiechają się do mnie te gwiazdy i mówią: Ojcze Abrahamie, Ojcze Abrahamie. I wtedy Abraham co? Uwierzył. Uwierzył i został usprawiedliwiony. A więc jak gdyby jest tym pierwszym, który został wybawiony i zbawiony przez wiarę w Boga, a następnie wiarę w Boga potwierdzał dobrymi uczynkami. Z okresu na okres przechodził też przez różne trudności, różne doświadczenia. Jego wiara była badana. A więc, drodzy, myślę, że dlatego jest powiedziane na łono Abrahama, ponieważ Abraham jako pierwszy został usprawiedliwiony poprzez wiarę. Drodzy, no tego człowieka, żebraka, Łazarza, gdy umarł, jest powiedziane, że aniołowie
zanieśli na łono Abrahama, a więc tutaj stwierdzam do raju. Czy to jest realne, czy możliwe? Ja powiadam, ja bym wcale nie miał nic przeciwko temu, gdy umrę, żeby aniołowie zanieśli mego ducha do raju. Nie mam nic przeciwko temu. Może tak być, a poza tym jest zapisane, że jak gdyby może część aniołów służy tym, którzy mają być zbawieni. Drodzy, i następne słowo, które chcę przedstawić, chcę czytać, bo tutaj już jest ten wyraźny podział. Salomon mówi, że duch idzie do Pana. Ja chcę powiedzieć obojętnie, czy to jest duch człowieka wierzącego, świętego, czy człowieka niewierzącego, niezbawionego, staje przed Panem. W jakim miejscu, gdzie, to ja nie wiem. I jest wtedy skierowany albo do Hadesu, był kierowany do miejsca cierpień, albo do raju. Albo do raju. I dlatego też drugim słowem, którym wybrałem, to słowo z Ewangelii według świętego Łukasza, 23 rozdział, bo tu też mamy wiele problemów w obecnych czasach. 23, 43 werset. I rzekł mu Pan Jezus, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Wszyscy znamy ten fragment Bożego Słowa. A więc teraz pytamy, czy ten przecinek ma być tam, gdzie jest w mojej Biblii, czy ma być gdzie indziej? No wiecie, kiedyś pamiętam w latach jeszcze 80., 90., to świadkowie tak się uparcie spierali, że ten przecinek powinien być trochę dalej. Ale problem jest dzisiaj znacznie szerszy. Ja nie znam greki, ale osoby, która ponoć zna greki, powiada, że w Grecji nie ma tych przecinków i tak dalej. Pastor może coś powiedzieć. I teraz znowuż popatrzmy na całą tę historię. Oto Jezus Chrystus i dwóch, no powiedziałbym bandytów, złoczyńców, są prowadzeni na Golgotę. Wydano wyrok śmierci. I jeśli czytamy wszystkie Ewangelie, na przykład, które co mówią o tych dwóch złoczyńcach, to Słowo Boże powiada o jednym, że oni szli, prowadzili ich na zagładę, tak jak Jezusa, i złorzeczyli Jezusowi Chrystusowi. No tragedia. Dlaczego tragedia? Dlatego, że chcę w tym miejscu poznać i poznajemy, jak zepsuta jest ludzka natura. Przecież oni byli w takim samym położeniu, ginęli rzeczywiście za grzech, popełniali jakieś czyny, za które zostali skazani na śmierć, ale złorzeczą Jezusowi Chrystusowi. Ja myślę tak, bo kiedy komuś złorzeczymy, czy źle życzymy, to samych siebie uważamy, że jesteśmy lepsi. I teraz popatrzmy, co się wydarzyło na krzyżu na Golgocie. Kiedy obaj złoczyńcy występowali przeciwko Jezusowi Chrystusowi, złorzeczyli Jezusowi Chrystusowi, nagle coś się stało. I zadaję sobie pytanie, kto lub co wpłynęło na tego jednego złoczyńca, że on uwierzył w ostatnich, powiedzmy, minutach swego życia. Najpierw złorzeczył, a następnie po jakimś czasie, będąc już na krzyżu, uwierzył w Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, myślę o jednym, że ten złoczyńca, zarówno jeden, jak i drugi, usłyszeli słowa Jezusa Chrystusa. A te słowa już dzisiaj były wypowiedziane na tym miejscu. Jezus powiada w pewnym momencie, było to pierwsze zdanie wypowiedziane na krzyżu przez Pana Jezusa Chrystusa,
zwraca się do Boga Ojca i powiada: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja myślę, że ten złoczyńca, który się nawrócił, pomyślał, jak to jest możliwe. Popatrzył na ten tłum, który zachowuje się w tak dziwny sposób w stosunku do Jezusa. Jedni rzucają prochem, inni krzyczą, innych ratował, niech siebie ratuje. Złorzeczą Jezusowi, zarówno Rzymianie śmieją się z Jezusa Chrystusa, jak i Żydzi. Skazali go na śmierć, a on się modli do Boga, żeby Bóg odpuścił im ich ten grzech. Dziwna sprawa. Ja tak myślę, że te słowa poruszyły tego złoczyńcę, który pokutował tam na krzyżu, który uznał Jezusa nie jako złoczyńcę, ale nastąpiła przemiana najpierw w jego sercu i wyznaje Jezusa jako Pana. Uznaje, że my słusznie giniemy, ale on niesłusznie. Dlatego padając z jego ust słowa: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w królestwie swoim. A Jezus mu odpowiada: powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Dziś będziesz w raju. I śledząc, drodzy bracia i siostry, dalej tę historię śmierci Jezusa Chrystusa, Jezus umarł na krzyżu, to o tym wiemy, po pewnym czasie umarli ci złoczyńcy. Ciało Jezusa Chrystusa przez Józefa z Arymaty i Nikodema zostało złożone do grobu. Natomiast duch Jezusa, czy dusza, mogę również powiedzieć, duch, dusza, udali się do raju. Do raju. Po jakimś czasie, uważam, gdy umarł ten złoczyńca, który się nawrócił, został powitany przez Jezusa w raju. Dziś ze mną będziesz w raju. Drodzy, uważam, że w tamtym czasie Hades dzielił się na dwie części. Dla lepszego jakiegoś takiego ogarnięcia i zrozumienia na część górną i część dolną. Część górna oddzielona od tej części dolnej. Do części dolnej wędrowały duchy ludzi niezbawionych. Jest to miejsce męczarni. Natomiast dusze ludzi zbawionych, sprawiedliwych, wędrowały do górnej części Hadesu, zwanej rajem albo łonem Abrahama. I najpierw Jezus udał się do tej górnej części, gdzie też przywitał tego złoczyńcy, który umarł po Jezusie Chrystusie. Drodzy, co dalej było z duchem Jezusa, to Biblia coś wspomina, ale to jest oddzielny rozdział. Wiemy o jednym, że po trzech dniach Pan Jezus Chrystus, to znaczy Duch Jezusa, Pan Jezus Chrystus, opuścił Hades, tak? Opuszcza Hades, ale w tym samym czasie coś istotnego się dzieje. Duch Boży, Duch Święty wskrzesił i przemienił ciało Jezusa Chrystusa, które było w grobie, i Duch Jezusa połączył się z tym przemienionym ciałem. I znowuż była istota ludzka, tylko inne ciało. Tylko inne ciało. Drodzy, uznaję, oczywiście nie będę się kłócił ani sprzeczał z tymi, którzy uważają, że jest inaczej, bo to nie ma sensu, ale mówię wam, jaką Ewangelię zwiastowałem. Uznaję, że Jezus Chrystus przeniósł tę górną część Hadesu, czyli raj, do góry. W jakim momencie? Niektórzy twierdzą, że w momencie w niebo wstąpienia, wstąpił do nieba. Ale jest pewien fragment w Bożym Słowie, który bardzo mnie zastanawia. Gdy Jezus zmartwychwstał, przyszły niewiasty do grobu, spotkały tam młodzieńców, a gdy się później
odwróciły po rozmowie z tymi młodzieńcami, aniołami najprawdopodobniej. Oto patrzą Jezus. A Jezus powiada: niewiasto, nie dotykaj się mnie. Nie dotykaj, był już w innym ciele. Nie dotykaj się, bo jeszcze nie wstąpiłem do kogo? Proszę mi pomóc. Ojca mego, tak, i ojca waszego, tak to brzmi. Jeszcze nie wstąpiłem. Ale tego samego dnia wieczorem Jezus staje wśród uczniów i powiada: dotykajcie się mego ciała. To ja jestem. Jak to jest? Te niewiasty nie mogły dotknąć się jego ciała. Jezus Chrystus, będąc w ciele, w tym nowym ciele, mógł najpierw udać się do nieba, zaprowadzić tam wszystkich, którzy byli w raju, zaprowadzić osoby, te duchy świętych ludzi, wrócić i dopiero spotkać się z uczniami. Mogło i tak być, ale są to tylko, i tu nazwę takie domniemania z mojej strony. Natomiast uważam, że Pan Jezus Chrystus przeniósł raj do nieba. Drodzy, w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w pierwszych 4 wersetach czytamy, Paweł mówi, bo to naprawdę Paweł, on tak niby nie chce mówić o sobie, ale powiedział, że był zachwycony gdzie? Pochwycony, więc zawsze to pochwycenie rozumiemy, że gdzieś do góry, tak? Nie w dół, tylko do góry. Że był pochwycony do trzeciego nieba. I był pochwycony następnie, mówię w następnym zdaniu, do raju. Więc co z tego wynika? Dla mnie to wynika, że raj jest w niebie. Dwa razy był pochwycony, raz był pochwycony do trzeciego nieba, a później był pochwycony gdzieś indziej do raju. Nie, dla mnie wynika, że raj jest w niebie. Niebo jest rajem, a jeżeli ktoś chce powiedzieć, tak nieraz i ja mówię, że raj jest w niebie, to jest obojętne, bylebym się tam dostał. Do raju. I mówi, że był w raju, on nie dzieli się tym, co widział, ale dzieli się, że słyszał słowa, rozumiał język raju. I to było tak cudowne i tak wspaniałe, że nie godzi się nawet wspominać komu? Człowiekowi. I on o tym nie mówi. Zabroniono mu dzielenia się tym, co słyszał. Zabroniono. A więc, drodzy bracia, uważam i siostry, uważam, że raj jest w niebie i równocześnie, drodzy bracia i siostry, Jezus, Pan Jezus Chrystus przyjmuje teraz wszystkich świętych, którzy umierają, którzy żyją zgodnie z Bożą wolą, z Bożym Słowem na tej ziemi. I kiedy umiera ich ciało, duch ich ustępuje i idzie bezpośrednio do Boga, do raju, powiem dalej, do nieba. Drodzy, mamy też inny przykład, przykład z Dziejów Apostolskich 7 rozdziału. Już wiecie, o kim chcę powiedzieć. Oczywiste oszczepanie, który był mężem pełen Ducha Świętego, bardzo podobał się Bogu jak najbardziej, był wierny Bogu i wydał bardzo mocne świadectwo. Świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Równocześnie mówiąc prawdę i to w sposób zdecydowany do tych, którzy go oskarżali. Jesteście winni, sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, mordowaliście tych, którzy do was byli posłani, wydaliście wyrok śmierci na Jezusa Chrystusa. Jakie było zachowanie tych ludzi niby inteligentnych, wykształconych, faryzeuszy, uczonych w piśmie, zgrzytali zębami na Jezusa.
pełni nerwów. Co ty będziesz nas tu uczył? Czego? I drodzy bracia i siostry, myślę, że Szczepan spodziewał się tego, że nie ma innego wyjścia, że będzie musiał odejść z tej ziemi. Ale gdzieś wydaje mi się, że zasięgnął jak gdyby opinii Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, i co dalej ze mną? Taka sytuacja. Wiedział, że najprawdopodobniej zginie. Ale Panie Jezu, co dalej ze mną? I popatrzył gdzie? Nie do dołu, ale popatrzył do góry. Do góry. I my też patrzmy, wznośmy nasz wzrok, nasze serca do góry, do nieba, do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I co zobaczył? Nagle przyszło wzmocnienie i posilenie od Boga. Oto widzi niebo otwarte. Oby każdy z nas w momencie śmierci, nasz duch, my, abyśmy zobaczyli nad sobą otwarte niebo. Dalej widzi chwałę Bożą. Dalej widzi Jezusa stojącego. A zawsze, ilekroć czytam Pismo Święte, w większości przypadkach Pismo Święte mówi, że Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca. Tym razem Jezus stał, bo oto Jego sługa. Wyznaje Go jako Pana i Zbawiciela. Oto Jego sługa dobiega do mety. I w starożytności tak było, obecnie też jest podobnie, jak są jakieś zawody, prawda? Kiedy zawodnicy dobiegają już do mety, kończą ten bieg i teraz z ciekawości niektórzy stają, kto zwycięży. Jezus stanął, bo Jego sługa zwyciężył. To był jak gdyby dla mnie pewien przekaz, przekaz od Jezusa. Szczepanie, nie martw się. Niebo jest otwarte dla ciebie. Wstępujesz do chwały Bożej i tu chwałę Bogu będziesz oddawał. Szczepan jeszcze się modli. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Dlatego w całej rozciągłości, drodzy bracia i siostry, wierzę, że niebo jest otwarte dla każdego z nas, jeśli wytrwamy w wierze, w ufności Bogu Wszechmogącego. Dlatego też uznaję, że po śmierci, kiedy duch mój opuści moje ciało, udam się do chwały Bożej, do nieba, do Jezusa, do raju. Mamy też inne słowa, które chciałbym krótko wspomnieć z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, bo i te słowa czytane są często na pożegnalnych nabożeństwach, kiedy ktoś odchodzi do Pana. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Co z tym zrobić? Wiecie, my często mówimy, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda. Że Jezus jest w nas. Taka jest prawda. Że Jezus jest w nas, a my w Nim poprzez wiarę. Ale w dalszym ciągu jesteśmy oddzieleni od Chrystusa. O czym tutaj Paweł pisze i mówi? Bo dopiero wówczas, kiedy nasz duch opuści nasze ciało, spotkamy się bezpośrednio z Panem Jezusem Chrystusem, twarzą w twarz ze swoim Zbawcą. I myślę, że o tym mówi tutaj apostoł Paweł. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. No to tu jest problem. Wyjść z ciała, to znaczy chodzi, my wyjdziemy, ta istota wiecznie żyjąca, nasz duch. On mówi, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała. A jak jest dzisiaj, bracia i siostry?
Czy ktokolwiek z nas chce wyjść z ciała? Oczywiste, żyjemy, dbajmy o to życie, ale niech w naszych sercach będzie też tęsknota. Panie, Ty sprawiłeś coś więcej, że przyjdzie chwila i moment, że opuszczę to ciało i pójdę do Ciebie i tam będę z Tobą na wieki. Już na wieki. A więc tak rozumiem ten fragment Bożego Słowa. Zresztą podobnie mówi również Paweł w liście do Filipian. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Tak długo jak żyjemy na tej ziemi, bądźmy z Chrystusem, wierni Chrystusowi. Tak długo. A jak przyjdzie śmierć, to nie jest tragedia wtedy dla Ciebie i dla mnie. To jest życie wtedy naprawdę z Chrystusem. Jest to zysk, a nie strata. Myślę, że w dzisiejszych czasach w Kościele chyba jest coś takiego, a nawet bym powiedział, przepraszam, że tak ostro, bo ta pandemia też wiele pokazała, że wielu wierzących jest bardziej skoncentrowanych, są bardziej skoncentrowani na tym, aby być zdrowym i długo żyć i jeszcze, aby im się dobrze powodziło. Dobrze! Ale drodzy, musimy coś przeakcentować w życiu, że najważniejsze jest nasze życie w Jezusie Chrystusie, w Panu naszym. Jak często odpowiadałem wierzącym w tym okresie pandemii: słuchaj, musisz dojść do takiego stanu duchowego. Tak, dąż do tego, żeby żyć, ale pamiętaj, dojść do takiego stanu, czy żyjemy, czy umieramy, do Pana należysz. Słowo Boże nam powiada, że jesteśmy w rękach Pana i nikt stamtąd nas nie... Nikt. Ja to sam mogę zrobić tylko. Nikt. A więc, drodzy, jesteśmy wierni Bogu, jesteśmy w rękach Pana. Ale jesteśmy w rękach Pana nie tylko teraz w tym życiu, w ciele na tej ziemi, ale i w trakcie śmierci i po śmierci. Jesteśmy w rękach Pana. Naszego Zbawiciela, naszego Odkupiciela, naszego Wybawcę, któremu ufamy z całym sercem. Życzyłbym jednego, drodzy bracia i siostry, abyśmy tak jak Szczepan, widział niebo otwarte, Jezusa, chwałę Bożą i umierając, drodzy bracia i siostry, abyśmy wstąpili do miejsca, które Bóg, Pan Jezus Chrystus dla nas wyznaczył, do raju, do nieba. Jak to zrozumieć, że Pan powiada, że drogocenna jest w oczach, śmierć świętych jest drogocenna w oczach Pana. To znaczy, że Bóg oczekuje na to, abyśmy prowadzili nasze życie w sposób święty przez cały czas do naszej śmierci. Drodzy, to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o pochwycenie, to jest oddzielny rozdział. Dla mnie to jest zupełnie oddzielny rozdział, bo uważam, tak tylko w dwóch zdaniach, że po śmierci, kiedy nasz duch udaje się do raju, jesteśmy w nowej duchowej rzeczywistości, tam rzeczywiście chwalimy naszego Pana i jesteśmy w tym raju tak długo, dopóki nie nastąpi tak zwany Dzień Pana, sygnał. To jest, o czym mówi w liście do Tesaloniczan święty apostoł Paweł, w wyniku głosu trąby Boża, anioła i tak dalej. Jezus stąpi, gdzieś zatrzyma się w sferze tej w powietrzu, ale razem z nami wtedy, z tymi, którzy są tam w tym raju, Jezus pozostanie gdzieś w sferze tego powietrza, tam. Natomiast nasz duch połączy się z ciałem, które zostanie przemienione.
zwracam uwagę, że jest powiedziane, że ten sam Duch, który wzbudził i przemienił ciało Jezusa Chrystusa, przemieni i nasze śmiertelne ciała na ciała jakie? Uwielbione. Ciała wieczne, ciała bez chorób, ciała nieznające jak gdyby przeszkód w przestrzeni. Ten sam Duch, a więc z jednej strony, z góry, Pan Jezus będzie zstępował i stąpi na powietrze, z Nim razem udadzą się duchy ludzi sprawiedliwych, opuszczą, powiedzmy, raj, natomiast tutaj na dole Duch Święty wzbudzi ciała wiernych i wtedy Duch połączy się, ale już w nowym, z nowym ciałem i dalej będziemy istotami, tak bym określił, istotami no, ludzkimi. No. Będziemy mieli ciało tylko przemienione i wieczne. A więc to jest taki początek, jeśli chodzi o pochwycenie. Tak to uważam. I tymi słowami chcę pocieszać innych, braci i siostry. Bo Paweł powiada, pocieszajcie jedni drugich. Nie jesteśmy w stanie sobie dokładnie tego wszystkiego wyobrazić, co Bóg przygotował. Jaki jest plan Boży? My byśmy to chcieli często nieraz tak dokładnie pojąć naszym umysłem, a może się nie da. Ale wiem, że pochwycenie będzie. Natomiast nie wierzę i odrzucam jak gdyby takie myśli, stwierdzenia, że dusza, duch zasypia. Tego nie akceptuję. Bo zwróćmy uwagę na 11 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus działał poza Judeą i dotarła do Niego wiadomość, że jego przyjaciel Łazarz zachorował. Jezus tam mówi słowa, że ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą. Ja myślę, że nikt nie zrozumie, o co chodzi. A więc Bóg tego sługę, Łazarza, no, sprawił mu taki los, że on umrze, a później zmartwychwstanie. Ktoś go wzbudzi. Ale Jezus powiedział na chwałę Bożą, uczniowie tego nie zrozumieli. Pozostał tam jeszcze 2 dni, dociera następna wiadomość. No, nie musi się w zasadzie śpieszyć, bo Łazarz co? Umarł, nie żyje, jest już w grobie. A Jezus w tym momencie mówi do swoich uczniów, słuchajcie, musimy iść do Judei, do Judei, ponieważ nasz przyjaciel Łazarz zasnął. Tak Jezus używa takie słowa, zasnął. Ale natychmiast uczniowie powiadają, i to z dzisiaj się też tak mówi, kiedy myślimy o tym śnie, powiedzmy fizycznym, śnie odpoczynku. Bo Jezus powiedział, Łazarz zasnął. Był chory, jest chory, tak sobie uczniowie na pewno pomyśleli, zasnął. Ja wiem, jak nieraz moja teściowa mówiła, wiesz co, dziecko było chore, jakaś gorączka, coś innego, kaprysi w ten sposób, ale jak zasnęło, niech się wyśpi jak najdłużej, bo jak się obudzi, to będzie zdrowsze. A więc to już wtedy tak mówiono. Sen jak gdyby w jakimś stopniu leczy. I w ten sposób uczniowie odpowiadają, no jeśli zasną, to się obudzi, zdrów będzie, koniec, kropka. A Jezus prostuje i mówi, nie, Łazarz umarł. Dla mnie to jedno i to samo. Zasnął w Panu, czy umarł w Panu, to jedno i to samo. Ktoś może to dzielić, ale Jezus sam posłużył się takimi zwrotami, słowami. Najpierw mówi, zasnął, ponieważ go nie zrozumieli, powiada, umarł, bo umarł. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. W Panu umierają. I dlatego mówią, zasną i śpią snem, no niektórzy już ponad 2000 lat, no jakoś mi to nie odpowiada. To mi się nie zgadza.
tego nie akceptuję. Zawsze mówię, że duch człowieka jest to wiecznie żyjący. Nie zasypia. To ciało umiera. To ciało zmartwychwstanie. To duch połączy się ze zmartwychwstałym ciałem, uwielbionym. Wtedy znikną wszelkie choroby. Bo dzisiaj jeszcze chorujemy. Ale jak będziesz miał nowe ciało, już nie będziesz chorował. Spełni się ten pełny wymiar odkupieńczy Pana naszego Jezusa Chrystusa. W pełni będą wszyscy uleczeni i uzdrowieni, a szczególnie uważam, rozchodzi się tutaj o nasze ciało. Nie wiem, jakie macie poglądy, zrozumienie, ale ja przedstawiłem swój pogląd, swoje zrozumienie i oczywiste, nie mam zamiaru, jak powiedziałem, sprzeczać się, jeśli ktoś będzie reprezentował inne zdanie, inne pojęcie. Bo jeśli chodzi o zasypianie dusz, to słyszałem już od dawna, od dawien dawna, w innych kościołach tak zwiastowali, tak głosili, ale w naszym kościele nie, nawet ci starsi bracia, których słuchałem wielokrotnie, już nie żyją, usługujących na tych pożegnalnych nabożeństwach, to mówili, nasz brat zasnął. I dla mnie to znaczyło, że umarł, no bo jak inaczej. A dzisiaj nagle mówimy inaczej. No jeśli chodzi o pochwycenie, no to tutaj już bardziej jestem, powiedziałbym, zdecydowany. Tym bardziej, że wiecie, że już mam swój wiek. I trzeba się brać, jak to niektórzy mówią, w tej nadziei do Pana. Więc, drodzy, ufajmy Bogu. Wiem, że to jest taki temat nadający się gdzieś tam do zwiastowania w innym miejscu, ale to mnie trochę nurtuje. Niech Bóg wam błogosławi, bracia i siostry. Utwierdza. I, drodzy, niech Słowo Boże będzie wyjaśniane też. Przyjmujmy go z pokorą, a Duch Święty niech oświeca nasz umysł i niech daje nam zrozumieć. Oczywiste, niech się to dzieje według Jego woli. Niech Bóg wam błogosławi.